Yo, kochani, dzień dobry, witam was serdecznie z miejsca magicznego i z niesamowitym materiałem, bo wiem, że na niego od dawna czekacie, ale my troszeczkę, kochani widzowie, też. Siema, Guciorek, dawaj piątkę przybi. Kochani, Gutek z nami na ekranie. Zobaczcie, za kilka chwil kamerę zbliżymy na monitor, dlatego że zbliża się, kochani, wielkimi krokami, co, Gucio? FIFA 19. Kochani, FIFA 19. Przede wszystkim chciałem ci serdecznie pogratulować wspaniałego startu w lidze. Przypominam, kochani, Gutek w ciągu 6 meczy strzelił w młodziku 22 bramki i do tego w 3 spotkaniach, kochani, w trampkarzu dołożył jeszcze 6. Także muszę wam powiedzieć, że zbliżasz się do 30 bramek, synu, w 3, 9 meczach. Daje to średnią na pewno hat-trick w każdym spotkaniu. Ja wam powiem szczerze, nie spodziewałem się tego, Guciu, także między innymi, kochani, FIFA, którą zakupimy Gutkowi, FIFA 19, to nagroda za tą postawę. Dlatego że, jak wiecie, nie jesteśmy jakimiś ogromnymi przeciwnikami elektroniki. Gdyby nie elektronika, byśmy się nigdy nie spotkali. Natomiast na pewno nie do końca chcielibyśmy być no-life'ami, czyli wejść do komputera i z niego nie wychodzić. I obojętnie, czy to jest jakiś Fortnite, czy jakieś inne różne dziwadła, to są sytuacje, które bardzo absorbują czasowo, a nas, kochani, bardzo obserwuje żywy, prawdziwy trening, piła nożna, mecze, treningi, turnieje. Kochani, zobaczcie, co się dzieje. Mam ze sobą 3 okładki FIFA, FIFA 12, FIFA 14, FIFA 16. Słuchajcie, nie szukałem jeszcze pozostałych, ale Guciu, przypomnij, od kiedy FIFA z nami? Od 11, 10, coś takiego. Od 10 albo od 11, kochani. Gutek miał około 4-5 lat, kiedy już się bawił, natomiast pierwszą FIFA mieliśmy na PlayStation chyba 2. Słuchajcie, sytuacja była niesamowita. Tutaj graliśmy. Nawet tu graliśmy, nawet na kanale są pamiątki z tego. Słuchajcie, jeszcze zastanawialiście się, co to jest. Myśmy, kochani widzowie, myśleli, słuchajcie, że to jest w ogóle jakaś tam, nie wiem, FIFA z 80-tych lat. A tak naprawdę to była grafika z PlayStation 2. My będziemy się bawić, kochani, na Xbox One. Za kilka chwil Gutek przystąpi tu do dziwnych, magicznych sztuczek. Ja nawet nie wiem, o co chodzi. Web up. Jest szansa na jakieś paczki, coś tam na dobry start. Natomiast, kochani, jeszcze raz za wspaniałą postawę sportową Gutka, za ciężką pracę, Guciu, FIFA 19 wpada w twoje ręce. Mało tego, kochani, wpada trochę wyświrowana wersja, bo będziecie mieć sporo unboxingów paczek, dlatego że obiecaliśmy Gutkowi, kochani, za te szczególne osiągnięcia, za tą ciężką pracę, w nagrodę nie zwykłą FIFA, tylko tą, która tam jest troszkę wytuningowana. Co, ile te paczki są? Co tydzień? No, co tydzień. Czyli co tydzień na pewno będziecie mieć odcinek, kochani, co tam u nas jest z unboxingu z paczek. Natomiast, kochani, nie zmieni się na pewno format naszego kanału. Ja wiem, że wielu z was czeka na FIFA, wielu z was czeka, kochani, na unboxing kart. Słuchajcie, jeden chciał, żebyśmy powrócili do naszej pasji i na pewno to zrobimy, ale to jeszcze nie teraz, dlatego że teraz, kochani, Trójka Szabełku świetnie się rozwija. Dzisiaj Nadia z debiutującym trafieniem strzeliła gola, z Gucia asystą, dokładnie, ale powiem wam, zrobiła piękny gol, zobaczycie niedługo na materiale. Ale miała też trochę więcej sytuacji, ale tam już zabrakło. Mogła, kochani, nawet chyba i przy dobrej odrobinie szczęścia zrobić hat-trick. Natomiast pamiętajcie, że ona, Guciu, ma 2,8, gra ze starszymi chłopcami. Co prawda dzisiaj chyba była troszkę młodsza drużynka, ale mimo wszystko w głowie gdzieś tam jest zawsze blokada, gramy młodzika, starsi chłopcy i tak dalej. Oni byli starsi od Nadii, a Nadia objechała bramkarza, kochani, i jeszcze przy asyście obrońcy. Tam nie dużo brakło, nie? Obrońca chyba zdążyłby zablokować ten strzał, nie? No, ale dużo brakowało. W każdym razie, kochani, czyńmy powinność. Będziemy w tym odcinku otwierać ten, jak ty to mówisz, Guciu, web app, tak? No, web app. Na web app zobaczymy. Pamiętam, że zeszłym razem z tego wpadła nam jakaś fajna Inform z 17 to było, czy? 18. Z 18. Ale czas leci, bo to będzie teraz 19. Ale kochani, ja nie wiem, czy w tym
czy w tej FIFA są paczki, ale może są, jak w tamtym sezonie były. Jak w tamtym FIFA. Słuchajcie, myśmy generalnie z FIFA 18 wyskoczyli dosyć szybko. Butek gdzieś tam skonsumował draftami te swoje składy, które miał, a potem sytuacja czasowa nas bardzo zaabsorbowała, piłkarska. Nie mieliśmy czasu za wiele na zabawy 18. Słuchajcie, dzisiaj pierwszy dzień kalendarzowego lata, przepraszam, jesieni. U nas brzydko. Dzisiaj dało nam zagrać ligę bez deszczu, ale w tej chwili, co Buciu, widziałeś, pada wiatr, robi się plucha. Także kochani, kiedy wrócimy z zajęć, czy to indywidualnych, czy grupowych, bo mamy wspaniały trening, to po treningu odpalimy kamerkę, zapalimy troszeczkę naszego X1 i się pobawimy w FIFA. Także oficjalnie sezon na FIFA 2019 uważamy otwarty. Ach, jeszcze jedna rzecz. Nie będziemy kupować płyty 19, tak jak to robiliśmy w zeszłym roku 18, tylko przez Xboxa kupimy z kodami, dlatego że... Nie z kodami, po prostu kupujesz i masz. No ja wiem, no ale kupujesz kody, przez które wchodzisz po prostu do płyty. Znaczy, i dlatego my też wszystkich płyt nie mamy, bo już coś podobnego robiliśmy w poprzednich latach. Natomiast my kupimy w tym momencie przez Xboxa, bo chcemy tą wersję z tymi paczkami, także tak chyba się nawet nie da kupić, tak? Bo kiedyś była jakaś wersja Ronaldo czy coś. W każdym razie, Guciu, siądź sobie w takim razie, widzowie, ja sobie tu... Tak? A ja w tej chwili zrobię, kochani, klasycznie, zobaczcie, obrócę sobie tutaj i właśnie to chciałem zrobić, tylko czekajcie, spróbujemy teraz troszeczkę przybliżyć dla Was monitor, dlatego że to będzie chyba istotne w tym odcinku. I Guteczku, myślę, że będziesz mógł czynić swoją powinność, tak? Z powrotem z pizzy Endymion 19. Słuchajcie, często nas pytacie o nasz nick, także zdradziliśmy go Wam od razu w tym momencie. Z pizzy jak Gutku? Endymion 19. Natomiast czekaj, Gutku. Słuchajcie, jedna rzecz się na pewno nie zmieni, nasi przyjaciele. Nie będziemy żadnego sprzętu do nagrywania FIFA kupować, żadnego, kochani, żadnych cudów. Nie inwestujemy w takie rzeczy. Dojeżdżamy na treningi codziennie po 120 km i to jest, kochani, nasz priorytet. Okej, Guteczku, co tam się dzieje? Opowiadaj. Wybierz paczkę powitalną. Wybierz preferowany kraj pochodzenia piłkarzy w Twoim pierwszym składzie. Znajdzie się więcej zawodników z tego kraju. Okej, okay. I kto Cię tam kręci najbardziej z tego, co tu masz? Anglia. Tak myślałem. A powiedz mi, w dorosłej piłce chciałbyś kiedyś grać w Anglii? Chciałbym. Okej, okay. Czyli uważasz, że to jedna z lepszych lig chyba w Europie, tak? Kochani, no liga angielska, marzenie wielu, natomiast lecimy dalej. Zobaczymy, co tam Gutek nam zaraz wyczaruje, coś tam myśli. I Ty w tym momencie co z automatu dostaniesz jakichś grajków teraz? Ale jeszcze jakieś trzy różne podpunkty są jeszcze. Rozumiem. W każdym razie przejdziemy zaraz ten cykl razem z Wami, nasi widzowie. To dla Was mówię taki odcinek bonusowy. Skład. Dostałem. Szału nie ma. Brązowo-szaro. Sześciu z ligi angielskiej. Aha. Z Anglii, no. Ale najpoważniejszy tam z jakiś klub, powiedz. Coś rozpoznajesz, chociaż jakąś pierwszą ligę? Jest. Bo z premier... West Ham. A West Ham, no to wysoko. No to jest chyba Premier League jeszcze cały czas, tak? No. Aha. I teraz zamień najważniejszego piłkarza o wysokiej ocenie. Słuchajcie, to jest chyba proces taki twórczy. Myślę, Guciu, że może spokojnie sobie działaj, niekoniecznie komentując, jak to jest, dlatego że widzowie, ja pamiętam, że tu trzeba pewne zadania powykonywać, coś tam porobić, potem otworzymy paczkę i będziemy, słuchajcie, w efekcie czekać, co tam nam wpadnie. Wybierz strój podstawowy. Ja to bym wziął yellow. No, jak dla mnie to żółty, a jak tak, to nie, to ty wybieraj dla siebie. Bo jest coś takiego, jest AS Monaco, Palermo, Ascoli. A ci żółci to co to jest, bo ja z daleka nie widzę? Cadiz CF. Cardiff? Cadiz CF. Cadiz CF, okej. Okay. I tam Juventus jakiś a, widzę, nie, czy co? Jest Ascoli, też myślałem. Aha, rozumiem. Tutaj są Włochy, Liverpool. Guciu, co masz ochotę? To jest twoja zabawa, kochany. My ci się tylko tutaj przyglądamy, towarzyszymy. Chociaż śmialutko. Włochy. Dobra. Czyli mamy, słuchajcie, teraz strój Włochy. Wyjazdowy. Stuttgart, Monarkas, Yokohama, Atlanta, Birmingham, Gangwon, Benfica, jakiś chiński pewnie? No, jakiś taki. Genghazi czy coś tam? To ja wezmę chyba... Jednak żółty, żółty musi być, tak jest. Żółty musimy mieć. Zobaczcie, to są nasze barwy, yellow. Żółto-niebieski. Natomiast... Herb. Chyba wezmę Juventusu. Okej. Okay. Idziesz za Ronaldo. Juventus, Holandia, Atletico, Atletic,
Atalanta. A to chyba róże są, tak? Jak oni, ci Rover, Blackburn Rovers, tak? Nie. Takie podobne trochę z daleka. Bo kochani, mój wzrok szwankuje, także często będę wam sadził bobole, jak będę na odległość się przyglądał. I teraz wchodzę do food, wejdź do food. Okej. Okay. Wchodzisz do swojego food, oczywiście po raz kolejny gutka. W ramach podziękowania za grę w FIFA Ultimate Team 18 w minionym roku dodaliśmy do twojego klubu następujące rzeczy. Jeden raz FIFA Ultimate Team 18 TOTW, strój podstawowy, jeden raz food 18 TOTW, strój wyjazdowy. Jeden raz powracający strój podstawowy i cztery razy paczka zawodowa. Gutku, jak my będziemy mieć pierwszego dnia, wytłumacz jedną rzecz tacie, jak będziemy mieć już pierwszego dnia, słuchaj, kody odpalimy FIFA, to co teraz robisz z automatu pojawi się w naszej konsoli. Tak. Rewelacja. Czyli bawimy się FIFA 19, kochani, na 3 dni przed jej oficjalną inauguracją, dlatego że 30 jest, tak, start FIFA? No i dobra, teraz mam... Guciu, dobrze mówię, 30 jest start FIFA? Tak. Okej. Okay. Słuchajcie, także Gutek sobie tam działa, teraz czekamy. Teraz paczki będą otwierał. Teraz będą paczki. No to najważniejsze, my wszyscy na to czekamy. To tygryski lubią najbardziej, słuchajcie, wszyscy kochamy unboxingi tych paczek. Gutek draftował na okrągło dla tych paczek, natomiast jakichś tam powalających osiągów chyba nie mieliśmy w zeszłym roku, jeżeli chodzi o paczki, nie? Widzę, że to jest fajna paczka, bo 4 brązowych, 4 srebrnych, 4 złotych. W tym przynajmniej jednego rzadkiego, czyli świecącego. Rozumiem, czyli taką paczkę takie, otwieramy jako pierwszą. To są takie 4 paczki. I to masz w prezencie od nich za wejście do FIFA 19. Poprosimy w takim razie unboxing paczki. Otwieram. Paczka number one. Kto tam jest? Mtep. I to jest ten rzadki, tak? Nie, on nie jest rzadki. Myślałem, że on jest tak rzadki, że aż rzadki. Mtep. Rzadki jest. Słuchajcie, my się podśmiewamy z Mtepa, ale nie jeden z was chciałby Mtepem być, tak? Gdzie on tam gra, Gutku? Świecąca karta to była brązowa Saltness. Słuchajcie, ja myślę, że znaleźć się tam na FIFA to marzenie wszystkich, nawet z najniższym overallem, kochani, dlatego że tak naprawdę to początek przygody tej prawdziwej piłkarskiej. Pele. Ale to nie ten Pele, o którym myślimy. Aj, a byłaby szansa na takiego Pele? Nie. Słuchajcie, nie. Fajne takie nazwisko Pele. No, każdy wie, że to król futbolu. Kolejna. Okej. Okay. Anton, no nie ma nic świecącego złotego. A ty, Gutek, z takiego czegoś wpadł na ten inform? Tak. Naprawdę? No. Słuchajcie, no to w tym momencie nie rozpieszcza nas ta dziewiętnastka, bo dostajemy takie, słuchajcie, no średnie sobie i rzeczy. Murillo, nie ma nic świecącego. Czyli, kochani, nie trafiliśmy żadnej powalającej karty na start. Nie, czekaj. To jest świecąca? Nie. Tak, to jest świecąca. No, on z Benfiki Lizbona chyba był, tak? Nie, Murillo z Walencji. A z Walencji, przepraszam. Ja, kochani, wiem, naprawdę... Wiem, jak wyglądają te karty i one wyglądają tak jak non-rare. Czyli takie matowe, a te matowe to znaczy, że są świecące. A ta jest ta jeszcze bardziej matowa. Ja, Gutek, stąd jak się przyglądam, przypominam, Gutek jest na laptopie na kilkunastu calach, także w tej chwili dla mnie to są tylko, słuchajcie, kolory z daleka widoczne, tak naprawdę nie jestem w stanie wiele zobaczyć. Wszystko, gdzieś tam się wzrok, kochani, pogarsza, no wszystko idzie do przodu. Wszystko? Czyli na początek, kochany Guteczku, byłoby tyle. Już nic więcej tu nie jesteś w stanie zrobić. A nie ma tych zadań, co tam robisz, tego sprzedajesz, tego robisz, coś tam i za to dostajesz? I to można robić? Wyzwania budowania składu. Ale ty możesz to robić teraz, czy jeszcze musisz, czy już musisz mieć wykupioną tą licencję? Mogę już robić. Poważnie? A długo się robi takie jedno wyzwanie, żeby za to dostać paczkę? No nie wiem. To akurat szybko się robi bardzo. Ale to pewnie za to będzie chyba nie za wiele, nie za duży, słuchajcie, jakiś tam, jakaś nagroda, tak? Jeżeli się coś szybko robi. Czy ja wiem, to muszę tylko bramkarza dać. Słuchajcie, kochani, w każdym bądź razie, no pewnie Gutkowi teraz troszkę więcej zejdzie na zabawie. Natomiast obiecujemy wam, widzowie, że jak będziemy odpalać pierwsze nasze granie, jak będziemy odpalać pierwsze odpalanie, słuchajcie, FIFA 19, zrobimy to wspólnie razem. Natomiast ten odcinek oczywiście, słuchajcie, spoilerkiem puścimy wam tutaj w trakcie kudełkowego. Czekajcie, przesunę troszeczkę kamerkę, troszeczkę się odsuniemy. I już zrobiamy. Super. Myślę, że tam szału nie ma żadnego, natomiast... Dostałem brązową paczkę niewymienną. Brązowa niewymienna paczka. Słuchajcie, widzowie, w każdym bądź razie, co by nie było, na pewno się Guciolek trochę pobawi. Lekcje mamy odrobione, bo to bardzo ważne. Obowiązki sportowe wypełnione. Wtedy, kochani, mamy chwilkę czasu na tego typu przyjemności.
Dlatego, że to nie polega tylko na tym, my też nie jesteśmy skrajnymi ortodoksami, zlikwidować elektronikę, wyrzucić telefony, kochani, zniszczyć, zmiażdżyć laptopy i wszelkie, słuchajcie, smartfony i gry, ale tak naprawdę, słuchajcie, bardzo z tym ostrożnie, dlatego, że to są rzeczy, które są bardzo mocno absorbujące, wręcz uzależniające, kochani, i tak naprawdę zawsze się śmieję, żebyście wpadli zobaczyć, co tam u Szabelków na kanale, umotywowali się do pracy i lecieli na orliki, na rowery, cokolwiek, żebyście byli aktywni. Dobra, już kolejna brązowa paczka. Słuchajcie, no Gutek w międzyczasie się tutaj bawi i będzie wyszukiwał coś ciekawego. Jeżeli by się okazało, kochani, że z tych zabaw by nam coś fajnego i ciekawego wpadło, to kamerkę Wam na chwileczkę odpalimy. Natomiast tak naprawdę ten filmik to jest zajawka z pozdrowieniami dla wszystkich fifaczy, słuchajcie. Pozdrawiamy naszych przyjaciół, których poznaliśmy dzięki Fifie, dlatego że wiemy, że sporo z Was oglądało te odcinki, nasze przygody z Fifą. Słuchajcie, to jest na pewno uciążliwe dla Was, jeżeli gdzieś tam podglądacie typowych fifaczy, czyli tam Lacha, nie wiem, innych wspaniałych youtuberów, którzy się tylko tym zajmują, mają profesjonalny sprzęt, nagrywarki i tak dalej. U nas, kochani, cały czas jest to na poziomie amatorskim, dlatego że my częściej pokazujemy nasze emocje, przekomarzanki, jak Gutek bierze, pada w rękę, gra, ja się napinam, oczywiście kibicuję mu, jakby grał na żywo, napalamy się, krzyczymy, przekomarzamy, no... Pokazujemy Wam siebie od strony tej takiej emocjonalnej. Natomiast no, fajnie by było mieć okienko, że widzicie tam mnie, tu ekran, obraz, no bo w tej chwili nie widzicie, co Gutek tutaj za manewry robi, a jeżeli oglądacie to na jakichś nośnikach malutkich, typu właśnie telefonik, czy jakiś tam mały smartfon, czy no, jakiś tablecik, no to pewnie jakość tego jest słaba, pomimo że kamera nasza nagrywa w HD. Jeszcze przy okazji tego filmu chciałem Wam powiedzieć, kochani, że z czasem u nas jest naprawdę teraz średnio. W poniedziałki mamy treningi indywidualne w Kochlicach z trenerem Kwiatkowskim. Otwieram, ale to brązowanie Cię, chwalę. Wtorek, czwartek i piątek trenujemy grupowo w Kochlicach. W środę mamy trening indywidualny, sobotę, niedzielę gramy. Czasami jeszcze, jak mamy troszeczkę więcej czasu, jesteśmy na treningu lekkoatletycznym bądź na jeszcze jednej jednostce indywidualnej. I tak to wygląda u Gutka, bardzo podobnie u Nadi, troszeczkę inaczej u Pudełka, ale to wszystko razem, kochani, summa summarum, zabiera nam naprawdę sporo czasu, sporo środków, sporo energii. Natomiast postaramy się w tym wszystkim co jakiś czas rzucić Wam troszkę rozrywki. Fajnie, że z nami jesteście, Guciu. Życzę Ci dobrej zabawy. Są monety w grze. 100 monet. Dostałeś, tak? No, w paczce. Gratulacje. Pierwsza stówka wpada na drobne wydatki. Dobra, czyli jakąś kondycję pewnie, jak znam życie i Gutka. Tak. Aha. Pizarro. Pizarro, mamy Argentyńczyka. Słuchajcie, za kilka chwil w ogóle Polska będzie grała decydujący mecz, decydujący o wyjściu, za półtora godziny. Będzie grała mecz o wyjście z grupy, także ja się odcinam, idę, kochani. Ogólnie jestem patriotą, kocham polskie gry drużynowe, kibicuję zawsze, kiedy czy są indywidualne sporty typu olimpiada, czy właśnie zespołowe gry. Dlatego idę, kochani, kibicować, trzymać mocno kciuki. Gutek się chwilkę pewnie tu tym Widnarem pobawi, natomiast jeżeli się okaże, że coś ciekawego... Webapem, przepraszam. Jeżeli się okaże, webinar to są te spotkania takie internetowe, przepraszam. Natomiast jeżeli się okaże, widzowie, że coś fajnego wpadnie, kamerkę zapalimy. Natomiast jeszcze raz, Guciu, życzę Ci fajnej zabawy. Życzę Ci, słuchaj, awansu i zwycięstwa w pierwszej lidze, dobra? Dlatego przyjmujesz wyzwanko? A o co? Coś wymyślimy w międzyczasie, ale będziesz próbował? Dlatego, że, kochani, w 18 chyba do pierwszej ligi nie doszliśmy, tylko do trzeciej najdalej, tak? Ja też już nie pamiętam. Chyba byliśmy w trzeciej lidze. Dlaczego nie wygrywaliśmy pierwszej? Po pierwsze z braku czasu, a po drugie Gutek, kochani, każdą nadwyżkę, jaką miał, każdy skład, jaki miał, zaraz go handlował, słuchajcie, był uzależnionym draftomanem, słuchajcie. Każde 15 koła, cyk, żeton drafta, 15 koła, cyk, żeton drafta. Troszkę to przypomina, kochani, to, jak my zbieraliśmy karty, to pamiętam Gutka, jak był mniejszy, najbardziej kręciło go otwieranie paczek, a już po otworzeniu
te emocje schodziły i już ja się tym zajmowałem. Podobnie właśnie z tym draftem, jest zawsze ten taki, taka emocja, co to będzie, co wpadnie potem na koniec, co wpadnie z paczki. Dlatego Gutka te drafty kręciła, ale teraz mówi, że troszkę podrósł i mówi, spróbuje się FIFA inaczej pobawić. Oczywiście my nie sugerujemy, nie narzucamy, kochani, to jest jego prywatny czas, jego zabawa, jego pasja, jego taki, jego zabawa, jego przyjemność. Natomiast ja tylko powiem wam jedną rzecz. FIFA jest wspaniałym narzędziem rozwijającym taką inteligencję piłkarską, takie myślenie, zagrania, długie krosy, prostopadłe piłki, wyjścia. Ja nie wiem, na ile 19 jest zmodyfikowana, ile tam będzie spalonych rąk czy całej reszty. Dlatego, jest że nawet tryb bez zasad. Ja słyszałem, że właśnie można wszystko wyłączyć, ale to jest chyba średnie, dlatego że tak naprawdę wtedy taka gra nic nie wnosi. Natomiast jeżeli mamy zachowania spalonego i tak dalej, to powiem wam, jest to fajne, bo uczy myślenia, uczy zagrania w tempo, tym bardziej, że my już teraz jesteśmy cały czas na boisku. Przypominam, Butek, 22 bramki, kochani, w młodziku i 6 w trampkarzu. Trampkarz to już po 11, panowie, to już jest profesjonalna piła. Co różni trampkarza od pozostałych lig? Tylko to, że grają 35 minut, a nie 45 i zmiany są lotne, hokejowe, czyli można wejść, zejść, wejść, zejść. I kary indywidualne po wykluczeniu można wrócić z powrotem. Natomiast cała reszta to już normalna piła. Także Guciu, jeszcze raz gratulacje, jeszcze raz życzę ci powodzenia, pożegnaj się z widzami. Poczekaj, jeszcze skład pokażę, bo już końcówka. Aha, czyli jeszcze ma skład, bo tak zrobiony, to jeszcze zobaczycie, kochani, mój skład. Czyli w tej chwili troszeczkę, czekajcie, spróbuję, Guciu, przybliżyć monitor. Czekaj, Gutku, o tu, może się uda. To jest skład, w którym rozpoczniesz pierwszy meczyk? Czy jeszcze coś myślisz, a nie, bo jeszcze dostaniemy paczkę na otwarcie, nie? Czyli w tym momencie będziesz mógł uzupełnić. Nie, natomiast czy tu masz większość angielskiej ligi? Nie wiem, dałem na razie sami złoty, żeby było fajnie kolorowe. Rozumiem, ale uzyskałeś jakieś zgranie czy coś? Coś się dzieje? 60. No to jak na początek, słuchaj, czyli w tym momencie rozumiem, Gutku, że już to jest twoje suche, bo jeszcze na starcie w FIFA dostaniesz brązowych tam, pamiętam, taki skład. Niesprzedawalnych, że tak powiem, tak? Dobrze mówię? Takie karty będą, tak, których się nie da sprzedać. One są na stałe z tobą i to jest twój skład wyjściowy, z którym zaczynasz atak. 10, 9, 8, 7 i tak dalej. Słuchajcie, jeszcze raz obiecujemy wam, że przy okazji tych otwierania naszych paczek będziemy wam dawać krótką informację, jak sobie radzimy w lidze, kiedy tam przechodzimy, jak to u nas funkcjonuje. Także, kochani moi przyjaciele, to jest krótka zajawka na FIFA 19. Guciu, jakbyś się przesunął lekko do lewej. O, taką, no super. A ja lekko przesunę w tej chwili, widzą, o, tak jest chyba lepiej. Ok. Natomiast teraz widzowie, jeszcze jedna rzecz. Przypominam, że na kanale leci w tym momencie turniej Kudełka. Zaczyna się małe FC Yellow. Zaczyna się, kochani, we współpracy z Regiosport. Wspaniała zabawa, czyli to, co Gutek ma z Łukim i z przyjaciółmi, z Oskim, to będzie Kudełek miał również, kochani, w roczniku 2011. Także w tej chwili przerywamy na sekundkę transmisję, wracamy do tej FIFA króciutkiej i za moment wracamy z powrotem do transmisji. Guciu, czy masz już... Czekaj, bo zasłaniasz nam, jak tak jesteś, ja kochany. Ja okay. Nie może być. Słuchaj, czy jesteś w stanie nam pokazać skład na koniec filmu? Tak. To bardzo cię prosimy. Coś tam ulepił, powiedz, z pierwszego składu. Ok. Ok. Ja podbliżam troszkę i teraz pochwal się, coś tam się udało ulepić. Na bramce jest Andres Fernandez chyba. Dobra, brzmi dumnie. Prawej Kolumbijczyk. Nie. Gonul. Aha, Turek chyba. W środku jest Murillo z Clarkiem. Aha. Lewe obrona Anton. Aha. Lewe skrzydło Ntep. Aha. W środku jest Wilshere z Davisem. Ty Wilshera trafiłeś, proszę bardzo. No. Prawe skrzydło Carrillo. Aha. A Luisze jakiś taki brązowy, nie? A nie, bo one są takie, no, to jest świecące blade. Rozumiem. Świecące. A na napadzie jest Antenucci z Pelé. No to Gutek, myślę, że jak nic lepszego z paczek nie wpadnie, to tym zaatakujemy 10. ligę. No tak. W takim razie jeszcze raz dzięki bardzo, Guciu, trzymaj się ciepluteńko, do zobaczonka, niedługo do was wracamy. Trzymajcie się, powodzenia i po tym odcinku wracamy z powrotem do naszego turnieju z Raciborowic. Zapraszamy. Cześć.